Kur mówiony. To zaczynaj! Mamo! Kur mówiony! Kur mówiony! Kur mówiony charakteryzuje się tym, że osoby oglądające zamykają oczy i wsłuchują się w piękne dźwięki i teksty wydawane przez aktorów. Osoby wykonujące scenkę powinny chodzić wokół widowni. Osoby wykonujące scenkę mogą chodzić wokół widowni, aby dźwięk lepiej się rozprzestrzeniał i ich słyszano. Dodatkowo warto zadbać o to, aby każdy dźwięk był wyraźny i prosty. Ze względu na stonowany charakter scenki powinna ona znajdować się na początku lub na końcu świeczyska. Ale jemy w mundurze, a nie masz chusty. No, warto zadbać o odpowiednią atmosferę przed scenką. Można poprosić widownię, aby zamknęła oczy i była cicho podczas scenki. Dla lepszego efektu. Wow. Warto przeprowadzić interakcje z widzami. Na przykład, gdy jest sytuacja z wodą, można pochlapać lekko widownię, bądź robić okrzyki. Ja mówię Grażyna, wy mówicie zamknij się. Grażyna! Zamknij się! Lektor powinien mieć dopasowaną odpowiedni tech. Lektor powinien mieć dopasowany odpowiedni tekst do scenki i historii. I powinien go czytać wyraźnie. Jak się kończy, jak ci biorą kropa.